Cześć, tu Arpe, dalej Kalowar. Wojna w Ameryce Północnej, tutaj z tym NATO, przebiega coraz lepiej. Moje wojska się przesuwają, nowo wyprodukowane tworzą sznurki. Te sznurki przesuwają się coraz głębiej. Z podbitych nowych prowincji również produkuje jednostki. To na przykład czołga lekkiego, pojawiły się myśliwce, pojawiły się bombowce taktyczne. I tu mamy na widoku Grubego. Gruby, który uciekał cały czas przede mną, gruby, który mi tu przejmował prowincję. Ruszyły cztery czołgi. Ładny ostrzał mój tutaj dział, pięciu armat dokładnie. I dodatkowo jeszcze pracuje moje skrzydło bombowców. Tylko trzy, no ale to wystarczy, by osłabiać takie pojedyncze jednostki. One są bardzo skuteczne. Ta Ameryka Północna w sumie cała padła już. Nic tutaj mi nie zagraża. Będziemy odświeżyć. Jest kolejna prowincja podbita. Tutaj jedynie ten Kansas sprawia opór. Jeszcze jest aktywny. Walczy ze mną. No ale ta stolica w końcu padła. Zostało mi tylko jedno działo. Ale to ta jednostka umożliwiła mi przejęcie tej stolicy, zdobycia morale, no i dzięki temu mam minus 101 tutaj pożywienia przy tak dużej liczbie prowincji. No i tutaj zobaczymy zaraz atak artylerii w ciągu kilku sekund. Zobaczymy, ile stworzy zniszczenia 5 takich armat przy jednym niszczycielu na 33%. Został zniszczony, to wystarczyło. Wraca mi z automatu bombowiec taktyczny. No i możemy dalej te wojska na przykład podzielić i spróbować szybki tutaj rush. Jeszcze złapię te jednostki, o, i na przykład tutaj. Oczywiście muszę cały czas do przodu. Przeciwnik jest w odwrocie. Brazylia Wschodnia wszystko wysłała tutaj do siebie. Tam będzie stawiał opór. Meksyk Północny jest już nieaktywny. Zrezygnował z gry, poddał się. Te pozostałe prowincje podbiję i ruszę tutaj dalej w tym kierunku. Dodatkowo, jeśli chodzi o Afrykę, została ona podbita cała. Moje jednostki się wszędzie przesuwają. Organizacja wojsk jest w tym rejonie. Ale nie ruszę wszystkim naraz. I na pewno nie ruszę tutaj. Tylko po prostu odpłynę wyżej. I zrobię desant w tym kierunku. Na jak największej liczbie prowincji. Chodzi głównie o to, że przeciwnik może mieć rakiety. Te rakiety przy tylu lotniskach mają zasięg praktycznie na całą mapę. I gdybym miał na przykład w jednym miejscu, tam powiedzmy 100 jednostek, i gdyby uderzył tymi rakietami, no to ja całą tą armię tracę. Dlatego też całe to nadbrzeże zostanie zaatakowane i moje jednostki dopiero wtedy przy mniejszych ilościach zaczną atakować. Tutaj jest wilcze stado, cały czas pracuje. Przeciwnik wystawił do widoku mi 9 bombowców taktycznych. Co ja robię? Wracam moim lotniskowcem, wyładuję te wszystkie bombowce marynarki i załaduję myśliwce. I wtedy podpłynę tym lotniskowcem i myśliwce sobie zaatakują tą jednostkę. Dodatkowo jeszcze podpływa mi tutaj jeden lotniskowiec, do którego zostaną załadowane 3 bombowce marynarki do scoutingu dalej tutaj tego oceanu, ponieważ przeciwnik w każdej chwili gdzieś może zaatakować okrętami podwodnymi. IGAS zaatakował tutaj tą Afrykę Południowo-Zachodnią, Mateuszka. Chodzi o to, że tu gdzieś była prowincja, stolica. IGAS sobie ją zostawił na noc, by ją podbić i zdobyć morale. Ta stolica została przejęta przez wojska Afryki Południowo-Zachodniej. IGAS się zdenerwował, ponieważ chciał sobie wieczorem podbić morale. No i w takim razie stwierdził, że jako rekompensatę
weźmie sobie tą stolicę. No i ruszył tymi wszystkimi tutaj wojskami, które pozostały prosto w tą Afrykę. No niestety, że tak się to skończyło. Tutaj Mauretania również została zaatakowana przeze mnie. Ostatnia prowincja, ostatnią prowincję ta Igas przejmie i jeszcze stolica też jest do podbicia. Na razie czekam tak samo do tej przed 22.50 i podbiję te prowincje. Tu ładnie moje wojska wszędzie się przesuwają. No na razie jest taka, ten odcinek jest taki bardziej organizacyjny, ponieważ znów zbieram siły. Muszę mocno uderzyć w tą Brazylię. Od tej strony oczywiście. Może mi się uda przejąć tą prowincję z lotniska tutaj w Kingston. Mam zasięg i widok na tym, więc od razu puściłem sobie w tym kierunku moje czołgi średnie. Oczywiście ruszy również flotyla lotniskowców, pancernik, gdy tylko nadejdzie na to pora i okazja. Ruszę w tym kierunku. W sumie mógłbym nawet i teraz ruszyć. Nic by się nie stało. Dodatkowo byłaby osłona tutaj tego pancernika. Chociaż ciężko byłoby ze względu na brak tych myśliwców. No ale możemy troszkę podpłynąć. Lotniskowca powiedzmy tutaj wyślemy. I przy okazji moją grupę pancerników. Niszczyciele. I oczywiście będę tutaj to morze cały czas sprawdzał, czy gdzieś nie ma jakichś okrętów podwodnych. O, w taki sposób to sobie ustawimy. Dalej IGAS walczy tutaj z tą Oceanią. Część sił już w tym kierunku płynie. Są to dość spore siły. Prawdopodobnie uderzy też w tym rejonie i ruszymy na tego milionera z Brazylii Wschodniej. Tutaj na Oceanii IGAS walczy dalej z Sumatrą. Lotnictwo, desanty, szybkie czołgi. Te okręty, które bombardują jednostki wroga, one są już dość mocno osłabione, po 5%, tutaj 20%. Dodatkowo jeszcze zaatakował Birmę IGAS czołgami, wpycha się prosto tutaj w ląd. Cały czas skautuje. Borneo próbuje coś zrobić, gdzieś jakiś konwój płynie. No ale zobaczcie, prosto wejdzie na ten okręt podwodny. Czyli kolejne jednostki straci. Tutaj w tym rejonie również IGAS przesuwa się do przodu. Przyjmuje wszystkie te wyspy. Osłona pancerników. Również załadowane do lotniskowca dwa samoloty marynarki wojennej. Do skautowania tutaj tych ciśnień wszystkich. I jeszcze wam na koniec pokażę gazetę. No jeszcze na pewno zostanie tutaj jakaś większa potyczka z tą Brazylią Wschodnią. I tylko to z takich ciekawszych bitew powinno być, ponieważ Meksyk Północny jest nieaktywny. A tutaj są reszki, które dobijam. Kwestia po prostu czasu, bym przeszedł. No ale milioner nigdy nie wiadomo, ile kupi za złoto wojska. I ile nam jeszcze w sumie zabawy dostarczy. No i ostatnia rzecz to gazeta. Ja mam 2293 punkty. IGAS na drugim miejscu 1171. Armię Świata. My razem z IGAS-em mamy 59%. Rumunia 32%. Birma, czyli IGAS 27%. No to oczywiście straty cały czas są. Brytyjska Kolumbia traci jednostki. No i klikamy o mnie. Wynik wojny z Brazylią Wschodnią miała 69 tysięcy, Brazylia Wschodnia 76. Z Quebec 8500 straciłem, Quebec 33 tysiące siły. Texas 175, ja 68. Kansas ja 12, Kansas 31 tysięcy. I Mauretania ja 2000, Mauretania 12 tysięcy. To tyle. To tyle, czekajmy na jeszcze ważniejsze tutaj starcie z tą Brazylią Wschodnią, która ma sił 12%, ale prawdopodobnie posiada też rakiety, czyli
te rakiety na tą siłę już nie są tak znaczne, a uderzenie jest dość mocne. Czas pokaże, jak mi się uda z tym atakiem, czy wszystko będzie sprawnie i skuteczne. To tyle. Cześć.